Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku wywiadów. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Marek Cieśliński. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym kierunku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, komunikacja cyfrowa i media. Panie doktorze, jest pan opiekunem tego kierunku i niejako autorem tak naprawdę, więc tutaj moje pytanie, że jest to właśnie najnowszy kierunek, mało osób jeszcze będzie może kojarzyło, o czym to jest, bo kierunek komunikacja cyfrowa i media brzmi trochę dziennikarsko, więc na czym on polega? Jak tak w przybliżeniu mógłby pan coś opowiedzieć? Przyglądamy się, jak zmienia się świat wokół nas, jak zmienia się przestrzeń komunikacyjna i wiemy, że dzisiaj standardy w komunikowaniu wyznaczają media społecznościowe. Wszyscy zajmujemy się mediami społecznościowymi, ale wiele osób robi to intuicyjnie. Obserwuje, jak komunikują się inni i stara się za tym nadążać. W uczelni zastanawialiśmy się, w jakie umiejętności i kompetencje wyposażyć studentów, absolwentów, co będzie potrzebne na przykład za 5 lat. Ponieważ w przestrzeni humanistycznej mamy dominację mediów społecznościowych, a media społecznościowe są audiowizualne, czyli oparte przede wszystkim o film, o zdjęcia i o dźwięki, to wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku i w taki sposób kształcimy studentów, żeby byli świadomymi nadawcami treści audiowizualnych dla mediów społecznościowych. To jest coś zupełnie innego niż dziennikarstwo prasowe, niż dziennikarstwo telewizyjne. To jest taka forma realizacji, która musi być dynamiczna i bardzo skrótowa, bo media społecznościowe są szybkie, wymagają szybkiego publikowania informacji w określony sposób. Każde medium ma swoje wymagania. I nie wystarczy po prostu zaprezentować treści. Trzeba ją zaprezentować dobrze, poprawnie, żeby działać według sprawdzonych praktyk, ale przede wszystkim, żeby się wyróżnić wśród konkurencji, w otoczeniu. I to jest kierunek komunikacja cyfrowa i media. To jest nasze wyjście, nasze, czyli uczelni, naprzeciwko zainteresowaniom studentów. Bo przecież wszyscy spędzamy mnóstwo czasu w mediach społecznościowych. Nie ma co ukrywać. Oczywiście. Róbmy to dobrze. Proszę natomiast zwrócić uwagę na taką rzecz. Nie ma przestrzeni, gdzie my się tych mediów społecznościowych możemy uczyć, poza naszym samym doświadczeniem. Jako nauczyciele specjalizujący się w edukacji medialnej zauważamy nawet pewną lukę. Uczymy się języka słów, odsyłamy młodzież do słowników, do norm językowych, po to, żeby poprawnie posługiwać się słowami i mową. Ale kto uczy młodych ludzi komunikowania się za pomocą obrazu? Uczy szkoła filmowa, ale uczy reżyserów. Być może uczy filmoznawstwo uniwersyteckie, ale to jest margines. Natomiast żadna szkoła średnia nie uczy tego, jak opowiadać poprawnie językiem filmu, co to jest gramatyka filmu i jak łączyć ze sobą zdjęcia, filmy, dźwięki, żeby zainteresować odbiorców. Więc wydaje mi się, że robimy coś nowego na rynku, bo tak jak powiedziałem, nikt nie kształci przeciętnego użytkownika, przyszłego menedżera, kogoś, kto porusza się w przestrzeni humanistycznej, poprawnego posługiwania się językiem filmu. My chcemy to robić po to, żeby znać wymogi i oczekiwania tych mediów społecznościowych, które w danym momencie są, bo dzisiaj są jakieś, a za rok i za dwa będą inne, podążania za zmieniającymi się wymogami formalnymi i świadomego, szybkiego, efektywnego nadawania treści. Nadawania treści to znaczy robienia filmików, robienia fotoreportaży, zamieszczania treści, ale atrakcyjnych, ciekawych, takie, które ludzie będą chcieli śledzić, podążać za tym. Panie doktorze, za pana słowami przemawia duża wiedza, więc jakie jest pana doświadczenie związane z tą komunikacją cyfrową, z mediami, może też z PR-em, no bo tutaj oczywiście to też idealne narzędzia do szerzenia tej wiedzy i tej pasji, jeśli ktoś będzie ją posiadał. Na takie pytanie odpowiem, koncentrując się na tym, co najważniejsze.
Wydaje mi się, że nie jest bardzo istotne, by konkretnie podawać, jakie ja mam doświadczenie, a ono zasadza się w pracy filmowej, w realizacji filmów dokumentalnych, w pracy PR-owej na rzecz rozmaitych instytucji. Takie samo doświadczenie jest tych wykładowców, którzy będą prowadzić poszczególne zajęcia. Wspomnę, jakie to są zajęcia. To są bardzo różne przedmioty, bo i praca z kamerą, i blogosfera, i rynek mediów, i dziennikarstwo telewizyjne, i gatunki dziennikarskie, i estetyka obrazu. Przygotowując program studiów, weszliśmy z założenia, że to, co jest na rynku potrzebne, to dość szerokie patrzenie na świat. Już odchodzimy w dydaktyce od wąskiego przygotowywania specjalistów do jednej tylko czynności przygotowanych, bo rynek się bardzo zmienia. Staramy się kształcić jak najszerzej, więc przedmioty będą zróżnicowane. I każdy z tych przedmiotów będzie prowadzony przez praktyków, przez ludzi, którzy na co dzień są związani czy to z radiem, tak jak ja, czy z telewizją, czy z prasą, czy z przestrzenią medialną, czy z tworzeniem filmów rozmaitych, w rozmaitym wymiarze, czy z montowaniem. Ale odpowiadając na pana pytanie, co stoi za legitymacją do uczenia studentów, ja myślę, że przede wszystkim stoi obserwacja rynku. I obserwacja mediów społecznościowych, świadomość tego, jak trudno jest dzisiaj generować fajne treści, specjalnie używam takiego kolokwializmu, fajne treści, za którymi podążą czytelnicy. Nie ma dzisiaj firmy, która może obejść się bez specjalisty do spraw komunikowania w przestrzeni internetu, w przestrzeni cyfrowej, bez specjalisty mediów społecznościowych. Ale kiedy z własnego doświadczenia PR-owca przyglądam się instytucjom, nawet bardzo zasłużonym, poważnym instytucjom, to widzę, że czasem jest tak, że posiadają one profile w mediach społecznościowych. Ale są przeważnie martwe. Ale te profile są martwe albo wykorzystywane w znikomym procencie. Dlaczego? Bo brakuje wiedzy, brakuje doświadczenia, a może brakuje odwagi w szukaniu pomysłów. Ja zakładam, że w naszym przedmiocie będziemy mogli zachęcić studentów do bycia kreatywnym i będziemy mogli połączyć zdobywanie wiedzy i doświadczenia. W moim odczuciu nie chodzi o talent, chodzi o rzemiosło, którego trzeba się po prostu nauczyć z własną kreacją, bo każdy z nas lubi szukać czegoś nowego. I to jest kapitałem, który upoważnia nas do przygotowania tego kierunku. Oprócz wiedzy, doświadczenia filmoznawczego. Wiadomo, czego brakuje w przestrzeni mediów i wiadomo, ale o tym już mówiłem, że wiedzę o komunikacji audiowizualnej, to mądrze brzmi, ale chodzi o filmiki. Tę wiedzę mamy intuicyjną. No bo kto i gdzie młodych ludzi uczył dzisiaj gramatyki filmu, tego jak budować wypowiedź. Prowadzimy na dotychczas realizowanych przedmiotach czasem ćwiczenia polegające na realizacji filmu. Z przyjemnością patrzę na studentów, którzy robią wielkie oczy i mówią: ojej, to rzeczywiście jedno z drugiego wynika. Nie jest intuicyjne. To, jak połączymy dwa fragmenty dźwięku, albo dwa fragmenty obrazu, albo jakie zdjęcia wybierzemy, ma swoją logikę. I my chcemy się tą wiedzą podzielić. Czyli wiemy już, o czym będzie ten kierunek, wiemy, kim są wykładowcy i eksperci. Więc tutaj pięknie pan przeszedł właśnie do kolejnego mojego pytania, czyli kogo zachęcamy, żeby tutaj zapisał się na ten kierunek studiów? Bardzo mocno zachęcam tych wszystkich, którzy lubią opowiadać obrazem, tych wszystkich, którzy nie rozstają się ze swoim smartfonem. Kiedy robię doświadczenie na sali ze studentami, to okazuje się, że w klasie podczas zajęć jest więcej smartfonów niż długopisów. To oczywiste. Ale realizując nasze filmiki, zamieszczając je na TikToku, na Facebooku, na Instagramie, robimy je często intuicyjnie. Jeśli chcemy świadomie tworzyć treści, to właśnie
te osoby, które lubią opowiadać obrazem, lubią postrzegać, przyglądać się światu, te osoby zachęcam. Proszę pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziennikarzami. Dziennikarz to jest już nie zawód zastrzeżony dla garstki wybranych, bo to my opowiadamy o świecie, mamy dostęp do przestrzeni, do mediów społecznościowych, gdzie umieszczamy te treści i tylko od nas zależy, czy obserwować nas będą nasi krewni, koledzy, czy bardzo szerokie grono naśladowców, tych, którzy interesują się temu, jak przyglądamy się światu. Bardzo dużo uwagi, przygotowując ten kierunek, przywiązuje do tak zwanego dziennikarstwa mobilnego i obywatelskiego. Co to takiego? To opowiadanie o zdarzeniach, ale szybko, na gorąco. To umiejętność zamieszczania relacji w internecie z miejsca zdarzenia. A zatem, odpowiadając na Pana pytanie, kandydat do naszego kierunku to ten, kto lubi przyglądać się światu, dzielić się swoimi historiami i ma świadomość tego, że dzisiejsza skrótowość internetu, filmik na TikToku zazwyczaj trwa poniżej minuty, to i tak jest duża przestrzeń, gdzie można wiele ciekawych rzeczy zrobić. Bo przecież filmik minutowy może składać się z kilkudziesięciu ujęć. Dwu, trzysekundowe ujęcie dzisiaj nie jest niczym dziwnym. Tylko trzeba dobrze to narzędzie, jakim jest smartfon, iPhone, wykorzystać. Wykorzystać dobrze narzędzia zamieszczone w tablecie, dostępne, intuicyjne i bardzo łatwe oprogramowanie. I chcemy z naszymi studentami wychodzić na ulicę. Dzisiaj studenci prowadzą swoje ćwiczenia, realizują filmiki zaliczeniowe w murach uczelni. Ja sobie wyobrażam tak, że po prostu będziemy wychodzili w miasto i w przestrzeni Wrocławia będziemy realizować te filmiki i będziemy się nimi dzielić. A po co? Tak jak powiedziałem, każda firma potrzebuje specjalisty od komunikowania. A zatem ci, którzy umiejętnie realizują treści audiowizualne, przydadzą się i są pożądani i w dużych przedsiębiorstwach, w korporacjach i w małych, rodzinnych biznesach. Jeżeli dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że komunikowanie jest istotne, by w czasach nadprodukcji się wyróżnić i pozwolić się zauważyć, to są właśnie kandydaci, których zapraszamy do naszych bardzo praktycznych ćwiczeń. Ćwiczeń, w których smartfony nie będą stygły. Wspomniał Pan pięknie teraz właśnie o kandydatach, do kogo jest to skierowane. No i niejako też opowiedział Pan o tym, z jaką wiedzą ci kandydaci, studenci przyszli, ukończą te studia. Natomiast jak wygląda później droga absolwenta? Czy on może się zatrudnić tylko w firmie, jeśli chodzi o social media? Czy tak jak może wspomniałem na początku, pójść gdzieś może w karierę dziennikarską, coś takiego? Jakie są te ścieżki dla osoby, która kończy ten kierunek? Poza dwoma rozwiązaniami, o których Pan wspomniał, możliwości aplikowania do firmy mniejszej czy większej, poza możliwością bycia dziennikarzem w rozmaitych przestrzeniach, a tych przestrzeni dziennikarskich dzisiaj jest ogrom i one nie są limitowane, tworzą się jako byty społeczne, bardzo istotna forma jest bycie specjalistą do wynajęcia. Kimś, kto oferuje swoje usługi, ale mało tego, nie kimś, kto będzie oceniany przez pracodawców, tylko za kim pracodawcy podążą. Jeżeli jestem ciekawym nadawcą, wśród naszych przedmiotów będzie także blogosfera. Jeśli ciekawie opowiadam, to łatwo mnie rozpoznać. I kiedy przedstawię swoje portfolio potencjalnemu pracodawcy, w którym pokazuję, jak opowiadam o każdym dniu, na co zwracam uwagę, czy wiem, co to jest research, poszukiwanie tematów, dociekanie do informacji, to jeśli wylegitymuję się takim dorobkiem, a trzyletnie studia to jest właśnie czas na zgromadzenie takiego dorobku, będę pożądany przez każdy podmiot, który potrzebuje komunikować się z otoczeniem. A zatem nie ograniczam przestrzeni dla naszych absolwentów w żaden sposób, bo każda działalność biznesowa to jest miejsce, gdzie nasi pracownicy mają być i będą pożądani. Tak rozpoznaliśmy rynek i to na pewno jest istotny wskaźnik tego, co będzie działo się w najbliższych latach, na tyle, na ile potrafimy wybiec do przodu. Jeśli chodzi o ten kierunek, czyli komunikacja cyfrowa i media spośród pozostałych kierunków na WSH,
Jest to troszkę wybijający się, myślę, kierunek, biorąc pod uwagę treści i inne rzeczy, ponieważ takie kierunki jak zarządzanie, finanse, rachunkowość, logistyka, informatyka, czy turystyka i rekreacja, no to można powiedzieć, że takie sztandarowe, mniej więcej powiązane też ze sobą. Natomiast tutaj komunikacja cyfrowa i media troszeczkę, można powiedzieć, przełamuje niektóre te rzeczy i tak jak tutaj Pan wspomniał kilka razy, że daje ten powiew świeżości i spojrzenie na to, co się dzieje obecnie na rynku pracy, ale również u młodych ludzi, no bo to, co Pan wspomniał, kiedy każdy z nas jest dziennikarzem, no oczywiście każdy z nas ma media społecznościowe i każdy z nas coś takiego się bawi codziennie. Proszę mieć świadomość tego, że dzisiaj nie potrzebujemy studia, nie potrzebujemy aparatury do tego, żeby tworzyć atrakcyjne treści. Wystarczy oprogramowanie i urządzenie, które rejestruje obraz. I to jest podstawa, tylko trzeba opowieści filmowe realizować poprawnie. Śledzę wypowiedzi filmowe studentów szkół filmowych, zaglądam czasem na festiwale etiud studenckich i patrzę, jak dzisiaj opowiadamy. Opowiadamy coraz bardziej skrótowo, coraz szybciej. Ważne, żebyśmy nie nadawali sygnałów do siebie, tylko żebyśmy rozpoznali dynamiczny i krótki kod komunikowania się, czyli budowania znaczeń. Może to dzisiaj brzmi trochę skomplikowanie, ale kiedy będziemy przyglądać się treściom audiowizualnym, które są dostępne w internecie, będziemy starali się podobne i jeszcze lepsze treści w trakcie naszych studiów realizować. I to będzie praktyczne przygotowanie do tego, żeby współtworzyć pejzaż mediów społecznościowych, taki jaki on jest dzisiaj. Pięknie to Pan podsumował, więc takim miłym akcentem zakończę naszą rozmowę. Dziękuję Panie Doktorze bardzo za tą chwilę. Dziękuję pięknie. A szanowni studenci, szanowni kandydaci, szanowni Państwo, zapraszamy jak najbardziej z Panem Doktorem do zapisywania się na kierunek komunikacja cyfrowa i media. Do zobaczenia.